Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, widzów stałych, jak też przypadkowe osoby, może dotrwają do końca tego nudnego materiału, może nie, dobra, dość filozofii. Do rzeczy, pytanie, czy wolicie na słuchy Rosjan generalnie, tak samo jak teraz, czyli 10460 i jakieś tam częstotliwości wojskowe, czy też chcielibyście, żebym dodał troszeczkę takich amatorskich, nie? Wrzucę na przykład, nie wiem, jakąś amatorską częstotliwość na SDRK, jestem w ogrodzie Pałacu Brenickich na marginesie i wtedy wy na przykład nadajecie i obserwujecie, jak dobrze dolatujecie na Podlasie. W różnych warunkach możemy to sprawdzać, testować i tak dalej. Komunikujemy się, jak coś, śmiało zapraszam na Twittera. Twitter, link będzie w opisie. Zapraszam serdecznie. Także są dwie opcje. Albo dalej kontynuujemy to, co było wcześniej, czyli logika nasłuchu Federacji Rosyjskiej i wojsk, które korzystają z urządzeń również pozbawionych wszelkiej ochrony kryptograficznej i wszystko leci w foni, są takie miejsca, lub też trochę zmieniamy i jest troszkę tego, ale również stawiamy nacisk na elementy związane bardziej z ham radio, nie? Czyli wiadomo, tak, krótkofalarstwem. Myślę, że może ta druga opcja byłaby dobra, byłby taki miks, taki fajny miks, połączenie, które więcej osób by zainteresowało, bo dociera to do bardzo dużego grona odbiorców. Ten film, który teraz oglądacie, będzie miał kilka tysięcy wyświetleń, miniatur, jakie kilkanaście, a wyświetli go tylko procent. Co najlepsze, dociera to właśnie do osób zainteresowanych ham radio, tak? Czyli tematyką krótkofalarstwa, ale nie ogląda go, bo wie, że gościu będzie gadał o ruskich, że gościu będzie gadał o tym, o tamtym, o siamtym. A ja myślę, że czas przestać gadać wyłącznie o tematach, no może nie nazwę to jakiegoś kontrwywiadu, tak? Tylko ogólnie obywatelskiego, tylko bardziej postawienie takiego nacisku na również sprawy amatorskie. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale zbliża się ten czas, że ja już się tutaj nie będę obawiał i w końcu wszelkie dane, jeżeli nawet będzie jakiś egzamin, tak dalej, znaki, wszystko podam wam bez problemu. Na razie szczegółów jeszcze żadnych nie ma. Jak się przejdziemy, będzie ładny widok. Jednak to jest decyzja wasza. To, co będzie, zależy od tego, co będzie w komentarzach i jak do tego podejdziecie. Bo powiem tak, problem mojego kanału polega na tym, że jest on wielotematyczny. Jeżeli prowadzimy kanał, musimy się skupić na jednej rzeczy. Wtedy filmy docierają do tych odbiorców, do jednej grupy. Można tak powiedzieć, że taka zasada troszeczkę obowiązuje. Jeżeli zaś ja wstawiam jakieś wrzutki z różnych tematów, no to troszeczkę robi się młyn. Zwłaszcza jeżeli dotyczy to na przykład, jak to było ostatnio, medycznych konopi, które stosuje oczywiście na recepty i tak dalej, na toczeń rumieniowaty układowy. No spójrzcie na moją twarz, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Tej choroby nie możemy wyleczyć niestety. Proszę Państwa, no wtedy mnie tam zlugano i tak dalej, osoby, które mają mentalność trochę inną, wolą wódkę, ale już to jest złe. No, postąpiły jak postąpiły, nieważne. W każdym razie decyzja zależy od Was. Ja wielokrotnie powtarzałam, że kanał również jest Wasz po części i to Wy możecie o tym decydować. Jednak jeżeli coś, to, bo mam już jednego aktywnego użytkownika, który przysyła materiały, to możecie zawsze coś przysłać, jakiś nasług własny czy cokolwiek innego, lub też nawet umówić się na jakąś wspólną transmisję live, no to jest dobre, tak? Transmisję live, no właśnie, to trochę źle powiedziałam, bo to na jedno wychodzi. Dobra, decyzja jest Wasza. Generalnie polecam odwiedzić to miejsce piękne. Ogrody Pałacu Branickich właściwie są tam, tak? Ogrody są tam. Tutaj mamy troszeczkę taki zbiorniczek wodny, gdzie od ryb po kaczki przy pięknej pogodzie naprawdę pięknie i aż człowiek się cieszy z niczego. Ja nie potrzebuję milionów, ja nie potrzebuję nie wiadomo jakich znajomości, koneksji i sprzętu nie wiadomo jakiego. Ja potrzebuję tylko otwartości na naturę, spokoju i realizowania w jakimś stopniu swoich pasji. To jest to. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i pozdrawiam z ogrodu Pałacu Brenickich w Białymstoku, a właściwie ich okolic. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Do miniatury jeszcze.